Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szakuś. Moi drodzy widzowie, mam zaszczyt i przyjemność przeanalizować dla Was partię z naszego polskiego podwórka, z turnieju arcymistrzowskiego, w którym bierze udział m.in. Alicja Śliwicka i Grzegorz Nasuta. To są bohaterowie tejże partii. Grzegorz gra kolorem białym, Alicja kolorem czarnym. Partia bardzo, bardzo ciekawa, opiewająca w świetną taktykę. Zaraz do tego dojdziemy, i moi drodzy, przedstawię tutaj już już te początkowe posunięcia. Grzegorz Nasuta rozpoczął ruchem d4. Alicja odpowiedziała skoczkiem na f6, c4 ze strony białych, d6. Właśnie takie posunięcie. E, kojarzy nam się głównie z obroną królewsko-indyjską, jest to troszeczkę inny e, inne ruchy na początku gry. To, są, to jest przedstawienie po prostu posunięć e, do tej królewsko-indyjskiej. Tutaj prawdopodobnie dojdzie i skoczek na C3, żeby ten pionek ruszył na E4. Skoczek z B na D7 widzimy. Alicja gra dosyć sprytnie, czasem też może unikając posunięcia G6, i goniec może się poruszyć przez E7. Nastąpiło E4, posunięcie E5, no i. Na przykład jak zdarzyłoby się tak, że tutaj białe by wymieniły tego pionka na e5, co jest generalnie chyba słabym ruchem i pionek by wybił na e5, no to ten goniec raczej przez G6, g7 by nie chciał się wyprowadzać, tylko raczej przez c5. Ta pozycja myślę, że byłaby bardzo sympatyczna dla, dla czarnego. Posunięcie skoczek na f3. No i tutaj Alicja zagrywa G6. Nawet jeżeli ten ruch by nastąpił na E5, wybicie na E5 no to DE i przez G6 też ten goniec ma dobrą opcję. Przede wszystkim bicie, czyli wymiana tutaj w centrum dla białego jest raczej niekorzystna, bo pozycja jest w zasadzie od razu taka wyrównana. Że tak się tutaj wyrażę. Goniec na E7 ze strony białych, goniec G7, roszada. Widzimy, że tutaj białe decydują się na typową królewsko-indyjską. No i hetman na C 2 e, No powiem szczerze, ja takiego ruchu, bym białymi tutaj raczej nie zagrał, chociaż jest to teoretyczne jak najbardziej posunięcie, wybrałbym po prostu inny wariant, ale to jest arcymistrz i on tutaj ma prawo grać po swojemu e, zresztą jak każdy. Moi drodzy, dalej bym tutaj zagrał, no w partii tak nie poszło, ale możliwe byłoby bicie teraz na D4. Jeżeli Hetman już tak mocno, tutaj tego nie broni, e, warte jest e, to uwagi, bo na przykład jak skoczek wybija no to stawiamy skoczka na C5 z atakiem, tutaj na E4, z prowokacją przede wszystkim do ruchu B4, co otwiera troszeczkę gońca. Tak można by było grać, próbować wieża E8, grać A5. To są takie zwyczajne plany, w których można brać udział jak najbardziej. No ale tak nie poszło. Tutaj Alicja wybrała takie posunięcie też standardowe w obronie królewsko-indyjskiej, choć uważam, że może przedwczesne, ale plan może być był inny, bo tutaj zostało zagrane skoczek H5. Na pewno z planem skoczek na f4, no ewentualnie jeszcze takie ruchy f5 są możliwe. Przede wszystkim też grozi bicie na d4, więc coś z tym fantem należałoby zrobić. W tym momencie tutaj właśnie coś trzeba z tym pionkiem uczynić. No jeżeli pionek by tutaj ruszył na d5, to wtedy skoczek pięknie wskakuje na F4 ale zostało zagrane wieża na D1. Też ciekawe posunięcie. Po prostu tutaj bronimy pionka z skoczkiem i wieżą. No i jak zagrała Alicja? Alicja nie zważając na nic, zagrała skoczkiem na F4. Ten ruch mi się jak najbardziej podoba. Troszeczkę to wygląda inaczej, bo głównie skoczek F4 się gra wtedy, gdy pionek już stoi na d5, ale to jest takie no, dosyć szybkie dosyć y, dynamiczne bym powiedział, bo na przykład jakby tutaj y, białe wybiły tego skoczka i pionek by wybił, no to pionki nadal zostają w centrum y, nie, nie naruszając tej struktury i nie kształtując jej w odpowiedni sposób y, typowo pod D5, więc tutaj słabość już by była na E5, ale tej słabości jeszcze by nie było po wybiciu na F4. No tak można by było od razu zrobić. Tutaj arcymistrz postanowił wycofać gońca na F1, no i Alicja zagrała takie posunięcie też dosyć ciekawe, ja myślę, że to jest przygotowane wszystko w domu Mianowicie posunięcie C5. E, ciekawy ruch, e, zaskakujący zarazem, bo wymusza na białym jakąś reakcję w centrum. Tutaj z tym pionkiem D4, coś trzeba zrobić, no i mianowicie co? E, albo go przepchać na D5, albo wybić tu jednego z tych pionków. No powiem tak, jeżeli byłoby wybicie e, na C5, co może być możliwe, no to pionek by wybił na, na C5. Ta wieża e, jest otwarta na linii D. No i to takie byłoby zagranie w zasadzie. Logiczne, ale powiem Wam szczerze, że czarne myślę, że z tej pozycji się bardzo cieszą. Mimo wszystko, bo białe za bardzo nie ma takiej siły przebicia. Bo fakt, że skoczek wchodzi na D5 bardzo aktywnie, ale ja tego skoczka na E6 też na D4 wstawię i pozycja jest dosyć symetryczna. Co, na co czarne generalnie idą bardzo chętnie. Jeszcze plus jest taki, że ten goniec tutaj ma opcję trzymania tego punktu D4. Ewentualnie, jak skoczek się pojawi na polu D4, i jak będzie wymienano to ED, i ten goniec się troszeczkę wydaje. Duża. No, dużo ciekawej gry. Tak również się grywa w obronie królewsko-indyjskiej. Taki ciekawy plan. No ale tak moi drodzy w Partii nie poszło. Arcymistrz postanowił pozycję zamknąć w centrum. Okej, okay, tutaj nasza zawodniczka zagrała skoczkiem na F6. No i teraz Grzegorz Nasuta zapewne myślał troszeczkę nad tą pozycją i postanowił wybić gońcem na F4. No powiem wam szczerze, tutaj oczywiście trzeba wybić. Powiem wam szczerze, że jakbym miał wybierać kolor teraz, którym bym chciał grać, wybieram czarne. Wybieram czarne. Jestem wielkim fanem tego, żeby mieć gońca czarnopolowego w królewsko-indyjskiej, a białe tego gońca nie mają. Choć pozycja jest oceniana jako mniej więcej równa, z małym nachyleniem na białe, to mimo wszystko czarnymi gra się według mnie troszeczkę praktyczniej i wygodniej. To jest taka moja ocena. Nie wiem, jaką wy macie. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy. I tutaj głównie chodziło o to, żeby oddać tego gońca za skoczka, żeby mieć opcję na E5. Tak też następuje. No i tutaj Alicja mogłaby oczywiście wybić to na. Y na e5 skoczek jakby wybił no to skoczek e8 z planem na d6 wskoczyć zablokować tego pionka d5 i jeszcze atakujemy stępem na e5. Tak nie nastąpiło, ale nastąpiło równie ciekawie z przestawieniem troszeczkę ruchów. Skoczek e8 e, od razu się poruszył. Jak najbardziej dobre posunięcie. Tutaj po wybiciu skoczek pięknie ląduje na d6. No e, wolny pionek zostanie w zasadzie prawie na zawsze, e, ale za cenę właśnie tego silnego gońca. To jest jakiś ten plus. Tutaj w partii nastąpiło hetman na e4. No ten ruch myślę, że do najlepszych tutaj nie należy, dlatego że Hetman w centrum no, chce tylko wziąć prawdopodobnie pionka, ewentualnie jeszcze broni, tego podpiera piona E5, ale to nie spełnia swojej roli, moi drodzy, bo tutaj bardzo ciekawe zagranie, e, mianowicie goniec na G4. Ostatnia figura wychodzi do gry, wiąże tego paskudnego skoczka, który... E, paskudnego skoczka dla czarnych oczywiście, który bardzo wspomaga tutaj grę w centrum i chcemy tutaj czarnymi to wymienić. Teraz e, oczami wyobraźni, moi drodzy. Jeżeli Hetman na przykład wybiłby na F4, no to wymienilibyśmy tutaj tego skoczka na F3. Hetman na przykład by wybił, no i gońcem zbijamy na E5. Mamy różnopolowe gońce, ale czarne i wszy wszystko jest porówno, ale... Niczego nie tracimy. Pozycja myślę, że jest bardzo rozwojowa dla czarnych. Mimo wszystko, ten goniec po prostu e, czarnopolowy będzie zdecydowanie lepszy od gońca białopolowego, moi drodzy. W partii nastąpiło e, bicie na D6. No, i w tym momencie większość z nas od ręki by wybiła. Ale uwaga, tutaj tracimy pionka. A więc tego pionka najpierw trzeba obronić. Hetman F6 wtrącone. Posunięcie bardzo dobre. Przepraszam najmocniej, to, ten pionek na D6 nam kompletnie nie ucieka, on nie ucieknie. E, nastąpiło H3, takie zwyczajne posunięcie ostraszające tego gońca, no ale nie boimy się i bijemy na F3. Nie, 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 najpierw wtrącamy tutaj na D6. Wtrącane ruchy są niezwykle silne i niezwykle mm, przeszkadzające przeciwnikowi, na pewno łamiące troszeczkę jego szyki. Posunięcie na D3 hetmanem. No i teraz pytanie, czy wymienić tego skoczka? Czy wymienić skoczka, czy zachować parę gońców? Jak najbardziej, bicie na F3 jest możliwe, ale myślę, że zachowanie gońca na aktywnej diagonali to jest jeszcze lepszy pomysł. Tak też zagrywa Alicja. Bardzo dobry ruch, moi drodzy. Pozycja czarnych tu jest bardzo dobra. Zaraz ją ocenimy w pewnym momencie. Hetman D2. I teraz bardzo dobry ruch G5 standardowy. Niby trochę odsłoniamy króla, ale to nic nie szkodzi. Bronimy na F4 i grozimy takim ruchem H5. G4 po prostu miażdżąc to skrzydło robi się bardzo niebezpiecznie dla białych, moi drodzy. Skoczek H2. No Widzimy, skoczek wycofuje się na pozycję. Na G4 prawdopodobnie chce zagrać. Moi drodzy, w tym momencie ja bym zagrał od ręki H5. Od ręki bym zagrał H5. Nawet nie myślał. I... Myślę, że możemy sobie podsumować lekko tą pozycję. Genialna pozycja dla czarnych, moi drodzy. Genialna. Mimo, że tupionek jest wolny, skoczek stoi wyśmienicie dobrze. Bardzo dobrze stoi ten skoczek. Gońce są pięknie tutaj ustawione na tych diagonalach. No i. Tak naprawdę ocena jest jasna. Bardzo dobra gra czarnych. Bardzo dobra. Tylko teraz pytanie: jak to wykorzystać? To jest odwieczny problem nas, szachistów. Jak wykorzystać lepszą sytuację? Nie ma takiej typowej odpowiedzi, albo ja jej przy, przy, przynajmniej nie znam. Może dopytam kogoś mądrzejszego, jakiegoś doświadczonego trenera: jak grać pozycję lepszą, żeby ją wykorzystać? Odwieczne problemy w szachach, moi drodzy. No, zobaczmy, jak to realizowała Alicja. Czy, czy to lepszą pozycję zamieniła w punkt e, mianowicie tutaj Alicja zagrała wieżą na E8, no okej okay. standardowy ruch, wieża wchodzi na wolną linię, ustawiamy swoje figury jak na najlepszych pozycjach, ale cały czas chciałoby się tu zagrać te H5 no dobrze, ta pozycja nadal jest bardzo dobra e, posunięcie wieża E1, no i teraz Alicja zagrywa e, taki ruch, który mi się średnio podoba aczkolwiek prak z praktycznego punktu widzenia może być dobry, bo e, skoczek na E4 z wymianą tylko teraz tak, widzimy, że ten skoczek ja ten ruch cofnę. Widzimy, że ten skoczek na D6 spełnia bardzo ważne funkcje. On nie dość, że tutaj fajnie atakuje pionka na C4. Goniec jest przywiązany. Świetnie kontroluje centralne pola i również boczne. Nie ma takiego skoczka na B5 na przykład, bo od razu wymieniamy. Pionki się tutaj. Roztrw, rozdwajają, że tak się wyrażę i pionek D5 słaby zostaje. No i jak degrać dalej? Ja powiem szczerze H5. Zagrałbym ten ruch H5 cały czas, grożąc takim ruchem G4. Może nie w tym momencie, bo widzimy, że to też grozi wzięcie pionka. Trzeba też to przygotować, ale już są groźby. Ten skoczek nie ma gry. Goniec słabo stoi. No skoczek jedynie dobrze. Pozycja jest genialna. Byłaby genialna w tym momencie. No ale Alicja poszła na uproszczenia. Skoczek E4 może, no nie wiem, nie jestem w głowie przeciwniczki, ale... czy naszej zawodniczki polskiej, ale myślę, że może myślała o remisie, może, no ciężko powiedzieć. Arcymicz, to jednak Arcymicz wywołuje pewną presję i pewne posunięcia. Tutaj nastąpiło bicie, Goniec wybił na E4, wieża E2 z planem zdwojenia wieżyczek. Okej, okay, tutaj Goniec poruszył się na G6 całkiem prawidłowo. Wieża wybiła na E8, wieża wybiła na E8, moi drodzy, i wieża ruszyła się na E1. E... Szybkie wymiany, szybkie wymiany. Ja tutaj może bym zagrał królem na f8, żeby ten król był w centrum, ale z drugiej strony, wymiana też nie jest najgorsza. Hetman wybił na e1. No i moi drodzy, w tym momencie ja bym zagrał. Znaczy, to już po analizie, wiem, jakbym zagrał, ale przypuszczam, że do takiego posunięcia by doszło. Mianowicie, zagrałbym goniec f8 z planem goniec D3, d6, żeby ustawić król na g7, i pchałbym się dalej pionkami mimo wszystko. Mimo, że jest duża redukcja figur, to bym próbował atakować na skrzydle. Jeszcze pytanie: Co by było po biciu na B2, bo to się też narzuca? Może to by było liczone. Niestety, ten ruch przegrywa od razu. E, moi drodzy, można sobie zatrzymać film i znaleźć rozwiązanie. Ja już to pokazuję. Hetman na E8 dałby szacha. Jedyna obrona goniec F8. I uwaga: Marsz pionem D6. Nie ma jak zatrzymać tego pionka bez strat materialnych ze strony czarnych. E, Przegrana po prostu pozycja czarnych byłaby w tym momencie, więc no tutaj Alicja, oczywiście, tego pionka nie zbiła i, i bardzo dobrze. Po tym ruchu Hetman 1, no. Hetman zagrał na d8, ja rozumiem ten ruch, tutaj nie chcę, żeby biały wpakował się hetmanem, broni przede wszystkim nie d, no może jest myśl o remisie, tutaj grozi oczywiście wzięcie też pionka na b2, no ale z drugiej strony powiem szczerze jak grać, no, no taki ruch normalny, chociaż hetman odchodzi z bardzo aktywnej pozycji, no król f8 bym próbował mimo wszystko. No ale poszło jak poszło moi drodzy, tutaj białe zagrały hetmanem na d2, Hetman poruszył się na D6, troszkę się ustawił, przyblokował piona, prosta sprawa. Jeszcze bardziej wzmacnia piona F4, jakbyśmy próbowali dać, grać na przykład H5, G4, F5, F5, G4 w tej kolejności, no to e, Hetman wspomaga tego pionka F4 zawsze, ale jest goniec na e, D3. I teraz Alicja zagrywa H5, może troszkę za późno, e, aczkolwiek ruch jak najbardziej normalny. Tutaj następuje bicie na G6, Hetman wybił, no... Taki ruch, y, jasne, no można niby próbować, ale zdwajamy zawsze pionki. E, tutaj ten pionek nam przede wszystkim nie ucieknie, ale zostaje zagrane D6, moi drodzy, i robi się trochę gorąco. Robi się gorąco, ale niestety nie na długo, bo mamy piękny ruch goniec na D4. E, odcinamy króla od, e, przepraszam, odcinamy hetmana od pionka. No i grozimy wzięciem piona. Jeżeli pionek by uciekał, no to mamy Hetman D6 i tego pionka zawsze, zawsze złapiemy, więc tu się nic złego nie dzieje, ale następuje skoczek na F3. No i e, dzieje, dzieją się różne cuda. Moi drodzy, tutaj e, Hetman spokojnie mógłby wybić pionka na D6. Z pozycją mniej więcej równą, tutaj skoczek by wybił. No, białe by próbowały pewnie ze względu na słabą strukturę pionków, która by została w taki sposób. To by tutaj białe próbowały pewnie cisnąć technicznie. No, Alicja postanowiła zagrać G4. No i zaczyna się burza, moi drodzy. Zaczyna się burza. Powiem tak, tutaj zostało zagrane D7 i Hetman zaraz wchodzi z szachem. Zaraz do tego dojdziemy. Sprawdźmy, co by mogło nastąpić zamiast tego ruchu. Mianowicie skoczek mógłby zagrać na przykład na d4. Myślę, że to lepsze by było ze strony białych. I jeżeli teraz byli, byśmy na przykład wybili pionkiem na d4. No to Hetman zbija na D4 i tutaj, moi drodzy, ten pionek szybko dochodzi. Za bardzo nie ma jak się ratować, bo po ruchu e, GH jest Hetman na D5, wszystko broniący e, i e, trzymający pionka D6, ten pionek szybko ucieka, więc czarne po prostu tu przegrywają, nawet po takim ruchu F3 jest ruch G3 e, no i nie ma za bardzo jak, e, jak się bronić, moi drodzy. Nie ma jak się bronić. E, można sobie oczywiście to głębiej poanalizować jeszcze. Ale tutaj możecie mi zaufać. Moi drodzy, po ruchu cena D4, jeszcze to cofnę, nie na cena D4, tylko co by było po ruchu, na przykład teraz, bicie na H3. Mogłoby nastąpić G3 z obroną, to jest bardzo ważna sprawa. Tutaj pionek wybija. No, robi się niezwykle groźnie, też dla białych, ale Hetman jest w gotowości w obronie. I teraz bardzo ważne posunięcie: skoczek na F3. Trzeba byłoby grać skoczkiem na F3 bez dwóch zdań. No tutaj e, narzuca się przede wszystkim takie zagranie giebie na f2. Król by wybił na f2 bez problemu. No i na przykład hetman e, zagrałby na g2 z szachem i król e3. Moi drodzy, ta pozycja jest e, wygrana dla białych. Ten skoczek wrócił, wszystko pięknie trzyma na h2, pionek jest w gotowości do przemiany. No właśnie, tak można e, byłoby grać białym, białym kolorkiem. No, ale wróćmy do pozycji dokładnie tej tu białe postanowiły szybko zagrać na zdobycie Hetmana. Moi drodzy, jest to gruby błąd, ogromna pomyłka ze strony arcymistrza. Bardzo ciekawy moment w partii, i teraz zastanowić się, trzeba, jak grać, moi drodzy. Jak grać tą pozycję? Zatrzymajcie sobie film i poanalizujcie tą partię, tą pozycję i tą taktykę. Ja już pokazuję rozwiązanie. Tutaj e, czarne wybiły na F3, moi drodzy. Pozwoliły dojść Hetmanowi do pola przemiany z szachem, jednocześnie. No, oczywiście, Krucha 7, wyboru za dużego nie ma. Nie gramy takiego ruchu na przykład na G7, bo tu zawsze jakieś e, szachy są. E, znaczy, bicia e, Gońcem, bicia Hetmana Gońcem, Hetmanem Gońca, przepraszam, z szachem i. Białe mogłyby zostać z pionkami więcej, więc taki ruch król h7 zawsze jest taki bezpieczniejszy. No i teraz tutaj, tutaj w tej pozycji, białe pewnie liczyły daleko wariant i zagrały g4, żeby nie dostać mata, bo widzimy każde odejście królem, na przykład na f1, h1 to jest od razu mat na g2, ale na przykład jak król f1, Hetman bije g2, król e1 i mamy mata na g1. Wygrywają czarne. No ale poszło G4. No G3 też wiąże się z tym samym, że bijemy hetmanem i dajemy w ten sam sposób mata. W partii nastąpiło G4. No i tutaj trzeba grać niezwykle dokładnie. Mianowicie nie można być tym pionkiem, bo już zawsze mamy tutaj hetmana do obrony z szachem. Trzeba być w przelocie. Ale widzimy, hetmany złapały wspólny punkt na G5. Tak też się dzieje między innymi. Hetman z D8 poruszył się na G5. Ale moi drodzy, tutaj jest G bije na F2 G bije na F2 i robią się Bardzo nieprzyjemne rzeczy I teraz uwaga, jeżeli król odchodzi na Heiden No to dorabiamy tutaj Hetmana i mamy dwa hetmany na dwa hetmany, jeszcze goniec za nadrzęd, więc wygrana czarnych. Jeżeli król ruszy na h2, no to myślę, że mamy tutaj taki ruch goniec e5 z wygraną totalną, bo znowu król musi wracać na h1 i dorabiamy hetmana. Nawet jest możliwe dorobienie skoczka z widełkami na króla. Przewaga materialna wystarcza do wygrania tej pozycji. No ale król ruszył się na f1 i moi drodzy, w tym momencie. Białe prawdopodobnie się poddały, bo partia się zakończyła, ale królew jeden nie zostało jeszcze zapisane. Dlaczego się białe poddały? Mianowicie, tutaj nie ma jak się bronić przed matem w dwóch posunięciach. Zapraszam do rozwiązania można sobie zatrzymać film. Uwaga, Hetman B1 szach, no ale przecież Hetman się zasłania, proszę pana, co tu się dzieje ale mamy Hetman D3 z matem. No, przepiękna kombinacja ze strony Alicji Śliwickiej. Gratulacje zwycięstwa z arcymistrzem, ale myślę, że to wynikało głównie z grubej pomyłki obliczeniowej arcymistrza. No, ale bezwzględnie wykorzystana ta pomyłka. Piękna partia na naszym polskim podwórku, rzadko się spotyka takie ostre partie. Zresztą polecam partię Alicki, Alicji Śliwickiej, ona gra niezwykle agresywnie i można się wiele nauczyć dla oka miłe szachy. Także pozdrawiam serdecznie i Grzegorza, i Alicję. Dziękuję Wam za uwagę, no i myślę, że do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.